A więc jesteśmy już na Dolnym Śląsku, dokładnie znajdujemy się w miejscowości Proboszczów. Jest to miejscowość niedaleko Złotoryi, a ja Państwu chciałem pokazać budynek o łącznej powierzchni 400 m kwadratowych, który zasilany jest przez nasz kocioł na zrębkę, Purowin o mocy 24 kW. Dzień dobry, witam serdecznie. Już jesteśmy w kotłowni, gdzie pokażę Państwu nasz kocioł Purowin 24 kW, zamontowany w domu o powierzchni łącznej 400 m kwadratowych. Na chwilę obecną klient ogrzewa tylko około 200 m kwadratowych. Dla kotła o mocy 24 kW minimalna pojemność bufora powinna wynosić 800 litrów. Często zadajecie mi Państwo pytanie, jak daleko może być oddalony kocioł od przyłącza kominowego, więc tutaj na tym przykładzie pokażę, jak to może zostać wykonane. Mamy tutaj czopuch oraz przyłącze kominowe do samego komina. Jest to przewód czarny, z rury czarnej, dodatkowo ocieplony wełną mineralną z powłoką aluminiową, aby w tym odcinku tutaj nie powstawał kondensat. Maksymalna długość przewodu powinna wynosić do 3 metrów. A więc jak Państwo możecie zauważyć na filmie, sam kocioł łącznie z nagarniaczem, łącznie z ślimakiem podajnikowym zajmuje bardzo mało miejsca. Tutaj mamy podajnik ślimakowy, który jest wyposażony w system ABS, gdzie 60% materiału, w tym wypadku zrębki, transportowana jest poprzez boczny ślizg, tak aby klient nie miał żadnych problemów z klinowaniem się materiału. Podajnik ślimakowy podaje nam zrębkę w to miejsce, następnie wrzutkowo, grawitacyjnie spada nam zrębka do śluzy. Śluza jest takim elementem, który obraca się w zakresie 360 stopni i gdy napotka na przykład na większą frakcję zrębki, spokojnie ją przełamie. Następnie zrębka transportowana jest do palnika, gdzie również jest wrzucana grawitacyjnie. W domu, w którym obecnie przebywamy, instalacja została podzielona na układ grzejnikowy, na układ podłogowy oraz na ciepłą wodę użytkową. Ciepło z urządzenia wędruje do bufora ciepła, następnie jest rozdysponowywana na poprzednie układy, o których przed chwileczką wspomniałem. Dodatkowo elementem, który jest wymagany przez naszą firmę, jest to element ładujący bufor ciepła. Służy to również jako ochrona powrotu urządzenia. W tej części kotłowni mamy grupę hydrauliczną, grupę, która jest obligatoryjna we wszystkich urządzeniach, gdzie obsługujemy bufor ciepła. A więc, tak jak wspomniałem wcześniej, jest to grupa podniesienia temperatury, która zarządza energią wysyłaną do bufora ciepła.